Dawno nas nie było. Witam wszystkich. Dawno nie robiliśmy filmu. Jak widzicie, zwijam żagiel na maszcie. Jest to super sposób na to, żeby się żagiel tutaj nie łamał u góry. Chociaż ten jest troszkę połamany, ale to z innego powodu. Więc polecam bardzo. A dzisiaj jest już takie bardzo jesienne, zimowe pływanie. Chłodno jest, ale wieje, jest słoneczko. I bardzo ciekawy dzień, dlatego że testuję statecznik dla kolegi Jacka, bardzo miękki, taki słabowiatrowy, 45. Jestem go ciekawy, dlatego że ma nową konstrukcję w środku i powinien być naprawdę fajny, więc ekscytujący dzień, nowa zabawka, ciekawostka. No i oprócz tego jakieś tutaj malutkie modyfikacje w żaglu zrobiłem, które powinny go jeszcze przyspieszyć, mimo że te machy, to jest jeszcze trójka, mach 3 są bardzo szybkie, ale będzie jeszcze szybszy, więc fajnie. A machy 4 już się produkują i mają być kontenerem w hydrosferze w marcu, więc super, bardzo fajnie. Żagiel teraz takuje 9,4, bo u nas nad zegrze, mimo że w szkłach jest 20 węzłów, to w dziurach nie ma nic, więc ja lubię pływać na za dużym żaglu. To jest standardowy, ma 490, standardowa przedłużka 30, tylko że ja ustawiam na więcej, nie na 30, a na 36. Robię to po to, z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby żagiel był wyższy, czyli większy, a po drugie, te żagle troszeczkę dotykają likiem dolnym do footstrapów i ja tego nie lubię. Więc tak jakby za mało jest podcięty ten żagiel, więc po prostu go podnoszę i jest dalej od pokładu. Podnoszę go przedłużę. Tak, nad zegrzem zawsze jest wesoło, zawsze jest fajnie. To jest bardzo, bardzo dobre miejsce do spędzania czasu. No. Uff. 9,4 to jest w ogóle super rozmiar. Jak ktoś nie ma foila, bo się dużo wcześniej wchodzi w ślisk niż na 8,6, jest duża różnica, więc jest zdecydowanie lepiej na 9,4 pływać w ślizgu niż na 8,6 patrzeć, jak inni pływają w ślizgu. Dobra. O, a tu, już o tym mówiłem, robię sobie takie punkty na lince, bo przedłużka jest tylko do jednego żagla i wtedy wiem dokładnie ile wybrać, nie muszę zgadywać. To jest bardzo fajne. A dlaczego ty pływasz w takim freestyle'owym trapezie? Wiesz co, wolę zdecydowanie. Wyższy trapez. Nie, wyższy jest. Dużo lepiej się pływa, szczególnie jak mocniej wieje. Także dlatego przesiadłem się. Cały czas pływałem na niskim, ale jednak zrezygnowałem. Artur jest jednym z surferów, który pływa na moim foilu. I to jest właśnie ten foil. To możemy zdjąć, to będzie kolor, który widać. A tak, to możemy zdjąć. O, trochę farby odchodzi. O, ale był dużo pływany. Był dużo pływany. Przyznam się. On jest anodowany i lakierowany, ale niestety lakier odchodzi. Ale jak to zupełnie odejdzie, to pomaluję jeszcze raz. Ale zrobił z 500 km przez półtora miesiąca gdzieś, myślę. Ja też, słuchajcie, mam tak pomalowany. I po prostu raz na jakiś czas trzeba to pomalować. Pomalujemy. Ale ogólnie beton. Nie, no masz cię super. Żeby... Beton! Beton! Jest taki beton, że to są. Tu też mam kropeczkę, która mi przypomina, gdzie na tym żaglu się montuje wąt. W tym roku nie mieliśmy zawodów. Praktycznie w ogóle. Ale pływałem bardzo dużo, chyba nawet jeszcze więcej niż normalnie. I nawet fajnie, dlatego że pływałem dla samej przyjemności pływania, dla samej radości pływania. Nie dla rywalizacji, tylko dla radości. I to było naprawdę ekstra, więc nie narzekam. Naprawdę dobry sezon. Ważne, żeby sobie zmoczyć bomb
przed pływaniem z dwóch stron, bo suchy bom się ślizga. A tu widać, prawie w ogóle nie ma wiatru, jest może z 12 węzłów, a ja od razu jestem w ślizgu, bo to jest 9.4, to jest lekki, ale bardzo duży żagiel. Bardzo fajny. To jest początek pływania, tutaj jeszcze mam, widać, niedobrany żagiel po maszcie i bardzo mało się twistuje, mało się otwiera u góry. Ja później w ciągu dnia jeszcze 3 razy schodziłem na brzeg i go dobierałem po maszcie, bo po tym przeszyciu on wymagał więcej, ale już na sam koniec już naprawdę był super, była petarda. Bardzo czyściutko, bardzo ładnie wygląda, zupełnie się nie marszczy. No i oczywiście jest bardzo szybki. Tutaj przede mną płynie Kondzio. O nie, to jest Paweł. Paweł Prokopiak drugi, a Kondzio Konrad Chłopecki pierwszy. Nasi zawodnicy z Zegrza. Kondzio jest na 8.6 i Paweł też jest na 8.6. Na dużych deskach, na 85. I ładnie chłopaki jadą. Tutaj będzie widać właśnie na którymś ujęciu, jak Kondzio, jak zupełnie inaczej stoi w tym wysokim trapezie niż Paweł i ja, bo my pływamy w niskich trapezach. Ja próbowałem pływać w wysokim trapezie, ale no, po prostu jest, moim zdaniem jest gorzej. Jest trudniej wygodnie siedzieć i kontrolować, dlatego że dochodzi jeszcze jeden przegub, czyli miękki, elastyczny kręgosłup, a niski trapez, tak jak tu widać, niski trapez jest zablokowany, bo stoimy na twardych nogach i od razu linka idzie do bomu, więc jest sztywniejsza sylwetka. A wysoki trapez jest zaczepiony o miękki kręgosłup elastyczny i, no i to jest nie dość, że bardziej męczące, to jeszcze jest mniej sztywna pozycja. To jest żagielek 9.4, to jest cudo. To jest mój ulubiony żagiel nad Zegrzem, bo on jest... Te machy 3 są mega lekkie, one są 1,5 kg lżejsze od wszystkich innych żagli na rynku, a powierzchnia 9 metrów robi swoje. Natychmiast się wchodzi w śliski, ja go trzymam do 20 węzłów bez problemu, bez najmniejszego problemu, więc de facto ja mógłbym z 9.4 zeskakiwać od razu na 7.8. Dlatego, że kiedy 9.4 już jest duży, to 7.8 już mam full power. Więc to jest nawet taki fajny zestaw. 9.4 duża decha, 7.8 średnia decha, 72 i od razu można byłoby przeskoczyć na 6.2 i małą dechę, 63. Tu pierwszy Paweł płynie. Paweł ostatnio się bardzo rozpędził, bardzo szybko pływa. Kondzio też się rozpędził. 2-3 tygodnie temu, miesiąc temu zaczął pływać szybko, nigdy nie pływał szybko, a od 3 tygodni pływa naprawdę szybko. Więc mamy ekipę nad Zegrzem taką, no, dość poważną. Bo jak mówię, że chłopaki pływają szybko, to znaczy, że pływamy prawie równo. To znaczy szybko, że ja nie muszę już na nich czekać i to jest ekstra. Można naprawdę fajnie potrenować. No i oczywiście pływamy zawsze, jak jest wiatr. Jak tylko cokolwiek wieje, to pływamy. No i tutaj widać, mimo że ledwo wieje, to nie stanąłem. Duży żagiel, duża decha i duży fin, bo to jest 45 miękki. On natychmiast oddaje. Zresztą zrobiłem teraz nową formę z innym profilem stateczników i te stateczniki rewelacyjnie wchodzą w ślizg i bardzo dobrze płyną pod wiatr. Bardzo dobrze można się na nich oprzeć. I to oddaje w słabym wietrze. To jest naprawdę super. To już jest zoom. Jesteśmy 2,5 km od kamery, od kamerzysty, od mojego brata. A zobaczcie, jak świetnie widać. To jest cała szerokość Zegrza, jeziora, no to jest duże jezioro, a mimo wszystko widać wszystkie detale. To jest świetna widoczność, jest dobry dzień, bo jest zimny dzień, ale też jest, Marek ma bardzo dobrą kamerę. O, jest szkwalik, jedziemy równo. Zupełnie inną sylwetkę ma się na trapezie siedzącym, a zupełnie inną na trapezie takim stojącym, jak ma Kondzio. Ja mam takie wrażenie, że ten trapez stojący nie przekazuje pełnej mocy.
Oczywiście mnóstwo zawodników pływa na stojących, ja natomiast mi się to nie podoba. Nie lubię pływać na stojącym trupie, czyli na lędźwiowym. Jak już mówiłem wcześniej, na początku, dzisiaj jest bardzo dużo trawy w wodzie. Może nie trawy, tylko liści i patyków. Więc bez przerwy łapaliśmy spiny, bez przerwy trzeba było to zrzucać. No ale teraz ostatnio bardzo rzadko wieje, więc trzeba korzystać ze wszystkich, z każdego dnia. Tak, kondzie jest już na nowym Sailoft Hamburg. Na tym modelu 2020 albo nawet 21. Bardzo dobry jest ten rzeczek, bo bardzo kondzio szybko pływa. Bardzo ładnie. A my oczywiście czekamy na machy czwórki, które idą do nas kontenerem. To ładne ujęcie. I widać na tym ujęciu, że płyniemy równo. Że nie ma tak, że jeden z nas jest zdecydowanie szybszy. Już te czasy się skończyły, kiedy to ja byłem dużo szybszy, a chłopaki w ogóle nie mogli mnie dogonić. Teraz jest tak, że naprawdę możemy się pościgać. I to nie wynika z tego, że ja gorzej pływam, bo ja dużo trenuję, tylko z tego, że chłopaki bardzo dużo trenują i naprawdę się podszkolili. Poziom się podniósł niesamowicie, to jest naprawdę fajne. Mają już topowy sprzęt i świetnie pływają. Tam tu jeszcze widać, że mój żagiel się nie otwiera tak dużo. To jest jeszcze z połowa pływania, tak? Może po połowie. Jeszcze go nie dobrałem po maszcie. Jeszcze później zszedłem na brzeg i go dobrałem. 10 cm linki jakby mocniej wyciągnąłem. No i było pod koniec było super, rewelacyjnie. Jak trenujemy, to bardzo dużo schodzimy na brzeg. Cały czas coś zmieniamy, zmieniamy ustawienia. Cały czas coś trzeba zmieniać, żeby się rozwijać, żeby się uczyć, bo pływanie to jest takie chodzenie z kamieniem w bucie. No nie można się przyzwyczaić do kamienia w bucie, ale po co? Pływanie musi być wygodne, musi być lekkie, nie męczące i żeby to osiągnąć, trzeba cały czas coś zmieniać. Podnosić, opuszczać bom, zmieniać ustawienie głębokości żagla po bomie, po maszcie, paletę przesuwać, footstrapy, różne stateczniki próbować, różne maszty, cały czas trzeba kombinować. No i oczywiście koniecznie trzeba mieć regulację. Tu widać takie żółte piłeczki, właśnie chwyciłem. Reguluje się bez przerwy, więc kilku moich kolegów mówi nie chcę regulacji. A pływanie bez regulacji jest po prostu no, dla mnie niemożliwe. Wiatr super, niestety bardzo dużo liści, patyków i trawy w wodzie, no bo jesień to normalne, więc spinauty bez przerwy, ale fajnie. Jadę, przypłynąłem teraz założyć spacery na rotatory, bo jest troszeczkę luźna kieszeń, będzie szybciej ze spacerami, a jeszcze ciekawostka odnośnie 7.8 i masztu RDM, 7.8 Macha 3, bo z kilkoma z Was dyskutowałem odnośnie racjonalności założenia RDM-a do 7.8. No więc powtórzyłem ten test, który zrobiłem wiosną jeszcze w zeszłym roku i pływałem na zwykłym maszcie SDM na 7.8 na tym Apexie Pro. No i nadal uważam, że RDM do 7.8 jest dużo lepszy. Oczywiście 7.0 to nawet nie ma co gadać. Tylko tyle, że trzeba wrzucić spacery, nie zmieniając rotatorów. Zwykły rotator SDM, więcej spacerów i żagiel oddycha, moc jest cały czas, na SDM-ie, maszcie SDM-ie, czyli na standardowym, żagiel przepada, jest tak, że w dziurach żagiel zupełnie traci moc, a w szkłach znowu jest za dużo, jest taki zbyt sztywny. Natomiast na RDM-ie żagiel cały czas ma moc, cały czas jest moc tylnej ręki, czy w dziurach, czy w szkłach. No i jest to dużo wygodniejsze, bo nie trzeba cały czas regulować regulacją po bomie. I można płynąć cały czas na powerze. I właśnie na Winmagedonie płynąłem na RDM-ie na 7.8.
i było 20-25 węzłów i było super. Super komfortowo, super wygodnie. Jeden bok miał z 8 km, ja się w ogóle nie zmęczyłem. Także zdecydowanie polecam wszystkim RDMA. Oczywiście najlepiej tego Reda Severna, dlatego że on jest bardzo twardy. To znaczy on jest odpowiedni do tego żagla. Po prostu pasuje. No i tyle. Więc idę wrzucić spacery i sportę na wodę. No i żagielek 9.4, pyk. A i teraz już troszeczkę mocniej dobrałem po maszcie i odrobinkę bardziej zaczął skręcać, ale jeszcze niewystarczająco, tego nie będzie na filmie. Później jeszcze raz wróciłem i jeszcze mocniej dobrałem. I ostatnie 4 harsy już miałem mocno dobrane i ono było bosko po prostu. No ten żagiel to jest miód. To jest tak przyjemny i lekki żagiel, że to się w głowie nie mieści. To jest niesamowite. No tak, a wracając do tego mojego komentarza o RDM-ach, to żagiel musi być wygodny. Jeśli żagiel jest za sztywny, to on nie oddaje mocy cały czas. Natomiast jak jest za miękki, to znowu się zniekształca i trzeba znaleźć taki złoty środek. I właśnie ten 7.8 na RDM-ie Severna jest perfekcyjny. To jest cudowny żagiel. Super. No tutaj sobie... No tak, żagiel widać już, że się bardziej otwiera, ale też ważne jest to, żeby żagiel był czysty, żeby był gładki, żeby nie miał za dużo zmarszczek. Więc bardzo ważne. No więc super dzień, w ręce zimno, w ciało gorąco, bardzo nawet gorąco, więc jeszcze nie taka zima jest, chociaż ci chyba 6-7 stopni, więc tak chłodnawo. Popływaliśmy naprawdę fajnie, ja po przeszyciu tego żagla dodałem trochę spacerów, pociągnąłem mocniej po maszcie i jest po prostu cudo, no po prostu rewelacja, zero zmarszczek, super, super, jestem zachwycony, to jest mój ulubiony żagiel, ten 9.4. Mach 3, naprawdę ekstra. No i fajnie, statecznik się udał, miękki, ale bardzo dobrze w szkwach chodzi, oczywiście w dziurach to wiadomo, miękki statecznik w dziurach idzie bardzo dobrze, ale ten, mimo że jest miękki, to idzie bardzo dobrze w szkwach, w ogóle nie kopie. No więc super, jestem zadowolony, wszystko fajnie, dzień udany, jutro rano ma znowu wiać, więc jutro rano znowu tu jesteśmy i pływamy.